Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam serdecznie na studium biblijnym Listu Jakuba w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Dzisiejsze studium nosi tytuł Modlitwa, uzdrowienie i odrodzenie. Serdecznie zapraszam. W dzisiejszym studium udział biorą Kasia, Maksymilian, Waldemar, a ja mam na imię Julian. Mamy zwyczaj, przystępując do studium Słowa Bożego, modlić się. Dziś chcemy również zaprosić naszego Ojca, Pana Boga, i prosimy do modlitwy Kasię. Drogi Boże, dziękujemy Ci za słowa, które zapisałeś w Twojej księdze. Dziękujemy Ci za to, że pragniesz objawiać nam wolę swoją. Proszę Cię o to, byśmy mogli ją zrozumieć. Byś był obecny wśród nas Duchem Świętym. Byś rozjaśniał umysły podczas tego studiowania. Byś dawał myśli, które będą pochodziły od Ciebie. Tak by imię Twoje było wywyższone. Niech będzie chwała Tobie, cześć i uwielbienie. Amen. Amen. A teraz przystąpimy już do samego studium Pisma Świętego, listu Jakuba. Są to ostatnie już wersety tego listu. 5 rozdział od wersetu 13 do 20. Nagłówek jest moc modlitwy w naszych Bibliach. Moc modlitwy. Zaczyna się w ten sposób ten ustęp. Cierpi ktoś między wami. Bardzo interesujące jest to słowo cierpi ktoś między wami. Otóż ma ono wiele znaczeń. W naszym studium lekcji jest podane według pewnego słownika, że to wyrażenie odnosi się zarówno do fizycznego, jak i psychicznego cierpienia. Po pierwsze i przede wszystkim do niebezpieczeństw i trudów wojny, jak również do żmudnej pracy manualnej i ciężkiego znoju. Otóż chciałbym tutaj od razu podkreślić tę myśl, że nie tylko będziemy mówili o cierpieniu na skutek choroby, bo w dalszych wersetach będzie też na temat choroby, ale Jakub chciał powiedzieć po prostu, jeśli ktoś ma problemy, jakieś trudności, w jakiś sposób psychicznie ma dyskomfort, to co ma robić? Niech się modli. A jeśli ktoś jest zadowolony, to co ma robić? Niech śpiewa psalmy. Niech śpiewa psalmy. To ciekawy przekład, chyba jest ten ekumeniczny, tak, tak to oddaje. No albo śpiewa pieśni, no bo pieśń i psalm to ma ten sam źródło słów. W oryginale jest użyte określenie niech psalmuje. Tak myślałem nad tym, co to znaczy psalmuje, bo samo słowo psalm to jest pieśń z akompaniamentem instrumentu. Więc jak to oddać? Niech psalmuje. Niech śpiewa grając. Niech śpiewa, niech gra. Albo niech uwielbia, śpiewem i muzyką. Bardzo ładnie. Czyli
niech oddaje Panu chwałę, jak mu się dobrze wiedzie. No a jak ma jakieś problemy, trudności ogólne, zachęca, niech się modli. A czy modlić się należy, jak wtedy dobrze się powodzi też? Bynajmniej. Nie? Zawsze. Bez ustanku się módl się, tak zachęca apostoł Paweł. Mm-hmm. Dlaczego więc tak rozróżnił to Jakub? Jak ci źle, to się módl, a jak dobrze, to chwal Pana. Ja myślę, że to jest bardzo ważne. Najczęściej uciekamy do Boga w modlitwie w przypadku kłopotów, trudności, oczekiwania pomocy od Boga. Natomiast kiedy nam się powodzi, to tak jakbyśmy zapominali i przypisujemy sobie wszystkie błogosławieństwa, które nas spływają własnym wysiłkom, własnej operatywności, własnym umiejętnościom i przez to jak gdyby tracimy kontakt czy relację z Bogiem. A to z Bogiem powinniśmy się tak relacjonować jak z przyjacielem, czyli i w smutkach, i w radości dzielić, prawda? A nie tylko wtedy, kiedy problem. To trochę takie niesprawiedliwe do Boga przychodzić tylko wtedy, kiedy są kłopoty, a nie radować się i cieszyć i dziękować Mu również za dobre rzeczy. Mhm. Czy to jest potrzebne dla naszego również duchowego, bym powiedział, rozwoju dobra, żeby chwalić Boga, dziękować Mu, śpiewać pieśni? Jak myślimy? Ma to jakiś sens? Bardzo, bardzo, ponieważ nie popadamy wtedy w egoizm. Jeżeli to jest pewna pokora, to wszystko należy do Boga. Dziękować, dziękując Bogu, zdajemy sobie sprawę, że to Jemu zawdzięczamy te wszystkie rzeczy. Wtedy my mamy pewną pokorę. Nie urastamy do nie wiadomo jakiego w swoim wyobrażeniu supermana czy super kobiety i że wszystko potrafimy. To chroni nas przed egoizmem, przed wywyższaniem się, przed pychą. To jest bardzo ważne, przecież to są grzechy, być pysznym, zarozumiałym, egoistą. Tak, no i to tak naturalnie powinno być. Jeśli coś ktoś dobrego nam zrobi, to powinniśmy podziękować. Jak najbardziej. Tak, a jak mamy problemy, no to szukamy pomocy też. Idziemy do kogoś po pomoc. Pomoże nam ktoś? Dziękujemy. I tak powinno być to i jedno, i drugie. A takie może postawię pytanie. A jeśli nam tak będzie się długo dobrze działo, czy to nie jest pewne niebezpieczeństwo, że może później nie będziemy mieli ochoty do modlitwy? Czy w historii Izraela nie zauważamy, a nie tylko Izraela, że jak się ludziom dobrze wiedzie, to gdzieś tam zapominają o modlitwach? O Bogu. No myślę, że jeżeli będziemy pamiętać o tej wdzięczności, to nie zapomnimy o modlitwie. Jeżeli przestajemy dziękować, to wtedy jest duża szansa na to, że i zapomnimy się modlić. Czyli dobrze, że mamy to napomnienie. To trochę jak bardziej, ci się dobrze wiedzie, to też to trochę bardziej filozoficzne pytanie. Dlatego, że Bóg nam obiecuje wieczną szczęśliwość i dobrobyt w przyszłości. Czy będzie w tym coś złego? Niby nie. Lecz przeciwnie, prawda? Ale tutaj na ziemi, w życiu doczesnym, powinniśmy mieć równowagę pewnych doznań, aby przetrwać na tym świecie w trudnych warunkach, ciągle zmieniających się. Trzeba być uodpornionym na to, co złe, ale także zachować na tyle tej równowagi, żeby umieć cieszyć się, radować się, nie popaść w smętność, ani też być cały czas dobrze, bo wtedy traci się na wrażliwości na to, co jest złe. Mhm. Przejdźmy do kolejnych wersetów. 14. Choruje ktoś między wami, to co ma robić? Może bym poprosił Maksymiliana o przeczytanie tego wersetu w przekładzie ekumenicznym. Niech zaprosi prezbiterów kościoła i niech się modlą nad nim, namaszczając go olejem w imię Pana. Mm-hmm. Tak. Prezbiterów, czyli starszych.
zboru. Starszych zboru, tak. Przełożonych zboru. Jeśli ktoś choruje. A później jest powiedziane, że modlitwa płynąca z wiary uzdrowi tego chorego. Ja szczegółowo studiowałem to, te wersety. Tam jest powiedziane, nawet nie tyle choruje ktoś, ale jest użyte słowo astenos, to jest słaby, słabuje ktoś. Kiedyś to więcej mówiono, że mi taka słabość opadła. Miał na myśli często chorobę, więc jedno i drugie. Ale jak naprawdę ktoś tak się źle czuje, słabo, to tutaj jest zachęcenie, żeby wezwać starszych zboru. I jest ciekawy werset później, 15, jaka powinna być reakcja na tę modlitwę. Jeszcze raz bym poprosił o przeczytanie tego wersetu 15. Modlitwa odmawiana z wiarą zbawi chorego i Pan go podźwignie. A jeśli popełniłby jakieś grzechy, zostaną mu odpuszczone. Proszę zwrócić uwagę na to wyrażenie. Jeśli ktoś czuje się źle, choruje, to niech poprosi starszych zboru i modlitwa co zrobi? Zbawi. Zbawi chorego. Nieczęsto jest to tak tłumaczone, bo to w kontekście choroby to tym, którzy dokonywali przekładów, najlepiej pasowało oddać uzdrowi. Ale rzeczywiście w oryginale jest tam użyte słowo greckie soso, czyli zbawi. Od sozo, ratować, zbawiać. Jak więc należy rozumieć te dwa wersety razem wzięte? Problem leży w tym, że nie mamy tu do czynienia z chorobą przejściową, z chorobą przygodną, ale raczej z jakąś chorobą termalną. Czyli takim stanem zdrowia, który raczej nie rokuje dobrze. I tutaj apostoł chce zwrócić uwagę na to, że jednak i w takim stanie, w stanie takiego wyczerpania, wyniszczenia organizmu, jest szansa dla człowieka. I szczególna jest potrzeba, by się za nim modlić, bo może ten stan jego się kiedyś zakończy na tej ziemi definitywnie. Ale to by znaczyło, że to takie ostatnie namaszczenie, tak? Jakie jest stosowane w Kościele katolickim? Nie, Słowo Boże nie mówi o namaszczeniu jako pewnym sakramencie, ale poprzedni wiersz mówi, że jednak w tej modlitwie można użyć oleju, wiersz 14, namaszczając go olejem. Zatem jest to jakieś tam symboliczne pomazanie, ale nie mamy w Słowie Bożej żadnej, prawda, tutaj teorii czy doktryny, może inaczej powiedzieć, doktryny o jakichś szczególnych łasce Bożej, która miałaby być przez tych starszych udzielona na mocy ich własnego autorytetu. Cokolwiek dobrego na człowieka przychodzi. Również, że łaska przebaczenia jest tylko łaską Bożą, a nie żadnym posługiwaniem się jakimkolwiek sakramentem. Czy tutaj jest powiedziane, że ten olej uzdrowi tego chorego? Raczej nie, ale kiedy patrzę na uzdrowienia, które dokonywał Pan Jezus czy apostołowie, to dotyczyło to bardzo ciężkich schorzeń. Można by powiedzieć, że w tamtych czasach nieuleczalnych, jak paraliż, trąd, umysłowe choroby,
A więc jakieś takie choroby, które trwały niezwykle długo, których nikt nie mógł wyleczyć, a uznawane były za to, że były karą za grzechy, które jakieś popełnił. I z całą pewnością w wielu przypadkach byli w jakiś sposób sobie winni tychże chorób, ale nie zawsze i nie do końca. Szczególnie dzisiaj nie moglibyśmy tego powiedzieć w ten sposób, ponieważ mamy tak zwane choroby cywilizacyjne, zatrute środowisko, choroby genetyczne przenoszone, więc nie każdy chory jest winien sam sobie, prawda? Niemniej w ciągu życia wielu choruje i czasem takie uzdrowienia mogą nie być dokonane, jeżeli te uzdrowienia będą jakąś winą. Weźmy przykład. Jeżeli ktoś pali papierosy, no i zachoruje na płuca, czy na jakieś tam inne odtytoniowe choroby i będziemy się modlić o to, żeby on został uzdrowiony, ale on nie zamierza odrzucić tych papierosów, tylko dalej będzie je palił, to prawdopodobnie nawet Bóg nie będzie chciał uzdrowić, no bo po co? To jest takie, no po co uzdrawiać kogoś, kto i tak zaraz się zatruje? To jest bez sensu. To tak jak na przykład widzę, że jest alkoholik, żebrze pieniądze, więc ja mu daję te pieniądze i wiem, że on za chwilę pójdzie do sklepu, kupi alkoholu i napije się znowu alkoholu za te pieniądze. To czy ja mu dobrze, czy nie? No raczej to jest problematyczne. A zatem ktoś, kto po pierwsze chce być uzdrowiony, zdaje sobie sprawę z konsekwencji niewłaściwego na przykład odżywiania się, używania odpowiednich używek, niewłaściwych używek i tak dalej. Więc to jest bardzo ważne. Ja myślę, że po to tutaj jest mowa o tym, żeby byli starsi zboru, żeby się wszyscy modlili, dlatego żeby wsparli, żeby rozmawiali, żeby czytali Słowo Boże i żeby jednocześnie pouczali się, że to jest dar. Jeżeli będzie uzdrowiony, to co z tym darem ma zrobić? I komu dziękować? To jest taki cały obrzęd, który pozwala, że nie tylko fizycznie się uzdrawia, ale też duchowo, bo tu jest problem. Co później zrobić z tym swoim zdrowiem, życiem i tak dalej? Ja bym chciał... Ta sprawa jest symboliczna, jeżeli chodzi o olej, podobnie jak przy chrzcie woda. Przecież woda nie oczyszcza człowieka, który poddaje się chrztu, jest tylko pewnym tutaj pomocniczy ma znaczenie, a oczyszczenie następuje dzięki Bożej łasce i działaniu samego Boga. Ja chciałem zwrócić jeszcze uwagę na bardzo jedno ważne wyrażenie. Mianowicie modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. W oryginale jest słowo użyte egeiro. Egeiro znaczy wstaję. A w tym kontekście to Bóg sprawi, że on powstanie. Więc jeśli te dwa słowa zestawimy ze sobą, a one są tutaj użyte, że modlitwa wiary uzdrowi, modlitwa wiary zbawi tego chorego i Pan go, byśmy mogli powiedzieć, postawi na nogi albo sprawi, że on powstanie, to od razu nam się tutaj nasuwa na myśl zmartwychwstanie. Zbawienie i zmartwychwstanie. Bo dość często my koncentrujemy się, czy tak po tym, jak było to tłumaczone, zwracaliśmy uwagę na chorobę fizyczną i później uzdrowienie. Natomiast gdy patrzymy od razu na wiersz 13, cierpi kto, ale nie chodzi o akurat fizyczne cierpienie, chociaż i takie może być, ale raczej tu jest zwrócona uwaga na trudności, niebezpieczeństwa wojny, jakieś psychiczne też problemy różnego rodzaju. Więc nie musi to trudności w pracy,
ma ktoś trudności, niech się modli. A więc niekoniecznie chodzi tutaj Jakubowi o chorobę taką fizyczną. Dalej raczej by tu należało patrzeć na problem duchowy, bo jeśli ktoś ma takie problemy, to powinien zawołać też starszych i widocznie chodzi o tę sferę duchową, żeby się modlili. Dalej będzie mowa o tym, żeby wyznawać grzechy. Następny wiersz, 16. Czyli pomóc takiemu człowiekowi wyznać te grzechy, żeby później mógł być zbawiony i żeby mógł powstać z martwych. Tutaj ten element, mówiliśmy, też może być i fizyczny. I w jakimś stopniu może też dotyczyć uzdrowienia fizycznego. Ale widać, że raczej tutaj Jakub myśli o tym, jest człowiek w potrzebie, niech zawoła starszych, niech się razem modlą. Przede wszystkim o duchowe uzdrowienie, żeby mógł być zbawiony. To jest najważniejsze. A uzdrowienie fizyczne może też mieć jakieś znaczenie. Nie zapominajmy, że właśnie w Izraelu, to w tamtym czasie myślano i posądzano i uważano powszechnie, że wszelkie choroby i nieszczęścia są wynikiem grzechów. I ci ludzie, którzy byli chorzy tak bardzo, nie mieli już raczej oczekiwań, że zostaną całkowicie uzdrowieni. Nawet może im nie przychodziło często do głowy, tylko to napiętnowanie, że to oni są grzeszni, że to wynika z ich grzechów. To było najbardziej bolesne prawdopodobnie dla nich. Bo na przykład ja zresztą łatwo mogę się wczuć w taką rolę i pomyśleć sobie, że jeżeli jestem tak bardzo chory, to ja już jestem gotowy umrzeć, byleby tylko być zbawionym. Ciekawe też, kto miał zawołać tych starszych według Pisma Świętego? No niby on sam chyba. On sam niech zawoła. Czyli musiał czuć taką potrzebę. Tak, i na tyle się czuć jeszcze dobrze, że mógł poprosić o tych ludzi, żeby przyszli, żeby mogli się modlić razem. A zatem nie o to chodzi, że już człowiek jest umierający, nieświadomy, go pomazać tym olejem, no i niech sobie odchodzi już. Tylko człowiek, który wie, że jest w trudnym stanie, może, albo może przede wszystkim duchowym, powinien razem z innymi modlić się. Dalej będziemy mówili o wyznawaniu grzechów, wyznawać te grzechy, a Bóg pomoże. Zbawi tego człowieka, a może go też i uzdrowi. Przejdźmy w takim razie do kolejnego wersetu. Właśnie wyznawajcie tedy grzechy. I jak tam dalej jest, może Kasię poprosimy o przeczytanie teraz tego wersetu. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. I tutaj w tym wersecie mamy już konkretne użyte słowo uzdrowienie. Od słowa greckiego jao, uzdrawiam. Więc możemy tutaj nawiązać do fizycznego uzdrowienia. Czyli tak jakby Jakub powiązał te rzeczy, zbawienie, ale też i uzdrawianie. Zapytałbym, jaki związek ma w takim razie jedno z drugim? Wyznawajcie grzechy sobie wzajemnie, abyście byli uzdrowieni. No, mamy piękny przykład opisany w Ewangelii na temat sparaliżowanego, którego wpuszczono przez rozebrany dach, bo tam nie mogli się dostać. Pan Jezus był oblegany, jakiś tam wykład, prawda, miał do ludzi. Dostać się nie mogli, ale wiedzieli przecież, że on uzdrawiał, żeby się dostać, więc rozebrali dach, spuścili przed Pana Jezusa tego sparaliżowanego. I widział Pan Jezus, że oni wszyscy bardzo wierzyli w Pana Jezusa, że może, prawda? I potem, kiedy uzdrowił go, to słowa, które wypowiedział, zdziwiły jednych, że właśnie Pan Jezus najpierw
odpuścił mu grzechy. I zdziwieni mówi, któż to może odpuszczać? Czyż to nie Bóg? Więc coś niewłaściwego zrobił, prawda? Ale Pan Jezus powiedział, a cóż łatwiej jest powiedzieć? Bądź uzdrowiony? Proszę bardzo. To powiedział, bądź uzdrowiony, czyli wstań, idź, weź swoje łoże. Zatem Pan Jezus tutaj pokazuje, że jedno z drugim mocno się wiąże, łączy się. I to jest symbolem uzdrowienia, to właśnie fizyczne uzdrowienie jest takim wiadomym, widzialnym jakby znakiem tego, że zostało mu odpuszczone. Ale to się stało dzięki tej wierze tych, którzy go spuścili, czyli grupa osób, która chciała mu pomóc, oraz on sam. Proszę. Ale abstrahując od tego wydarzenia, o którym mówi Ewangelia, istota leży w tym, że Jakub, ku zdziwieniu na pewno wielu czytelników Słowa Bożego, nie koncentruje się na darze uzdrawiania. Z daru uzdrawiania zrobiono pewną metodę terapeutyczną. Niektórzy dochodzą do takich skrajności, że może lepiej się modlić, niż zażywać przepisane przez lekarza lekarstwa. Dlatego też, gdy te sprawy zbadamy tak szczegółowo, jak powinny one być, dochodzimy do tego, że Jakub nie mówił o terapiach leczniczych, ale mówił o najważniejszym rzeczy, to jest zbawieniu człowieka i uzdrowienia jego duszy. Tak, aby on mógł być pogodzony z Bogiem i z ludźmi. Stąd też słowo, wyznawajcie sobie wzajemnie grzechy. To jest właśnie ta metoda pogodzenia. To jest zadośćuczynienie temu, co Pan Jezus mówił, że Pan Bóg chce odpuścić grzechy ludziom, ale najpierw niech ludzie sami sobie przebaczą swoje winy. Zatem jest to po prostu terapia przygotowująca człowieka do życia wiecznego, a nie jeszcze przedłużenia jego życia doczesnego, tak jak Słowo Boże opowiada historię króla, który zażyczył sobie, że chciałby jeszcze dłużej żyć, a potem to przedłużone jego życie się niestety przyniosło nieszczęście całemu narodowi. Dziękuję. No ten przykład właśnie paralityka, no właśnie pokazuje nam, na czym zależało tak naprawdę Jezusowi. Widzi człowieka sparaliżowanego, przecież mógł go od razu uzdrowić. On mówi o odpuszczeniu grzechów. Mhm. Ale myślę, że właśnie trafia w sedno. Myślę, że tego trzeba było temu człowiekowi, właśnie tego. Bo najwidoczniej tego potrzebował i dopiero później jakby jest konsekwencją też to uzdrowienie. Ale czy rzeczywiście w każdym przypadku ono musi nastąpić? Tutaj musimy, myślę, żeby być na tyle pokorni, żeby jednak przyjąć wolę Bożą. Tak, więc warto to jeszcze raz podkreślić, że głównie idzie tu o to uzdrowienie duchowe. O to, żeby kiedyś być zbawionym, żeby też relacje były dobre. Wyznawajcie sobie wzajemnie grzechy. Po co było o tym wspominać, gdyby to chodziło tylko o uzdrawianie? Włożyć ręce albo pomazać olejem, będziesz uzdrowiony. A tu jednak mówi o tym, żeby poprzez wyznawanie grzechów, poprzez modlitwy poprawić też relacje między sobą i z Bogiem. A co Bóg sprawi, to będzie. Jeśli uzdrowi, to dobrze. Jeśli nie, to niech się dzieje wola Boża. I właśnie wtedy, gdy taką postawę się przyjmie duchową, poprawioną, to nie będzie problemu, jeśli nawet trzeba będzie odejść z tej ziemi. Dobrze, idźmy dalej. Kolejne wersety mówią jak gdyby o czymś innym, ale przecież nawiązują do poprzednich. Mianowicie wiele może... Jeszcze raz zwracam uwagę na końcówkę tego wersetu 16. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. No i jest podany Eliasz. On jak się modlił,
o deszcz, to jaka była reakcja? Wiersz 17 i 18, poproszę, Kasi. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu. I nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem znowu modlił się i niebo spuściło deszcz i ziemia wydała swój plon. Dziękuję bardzo. Czy widzimy tutaj jakieś powiązanie tego wyrażenia, że wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego? Ktoś mi nie tak dawno podsunął tę myśl i powiedział, tak, no możemy się modlić, ale trzeba być sprawiedliwym. Wtedy ta modlitwa może dużo zdziałać. Czy widzimy jakiś związek wiersza 16 z 17? Kwestia jest taka, że ten 16 wiersz, albo to ostatnie zdanie w 16 wierszu, no bo tak dziwnie podzielono te wiersze, to ostatnie zdanie jest wstępem do tego dowodu, który został wysunięty ze Starego Testamentu co do działania Eliasza. Ale de facto to nie Eliasz zamknął niebiosa lub je otworzył, żeby deszcz nie padał. To Pan Bóg. Pan Bóg mu, że tak powiem, przedstawił sytuację trudną i jego plan. W związku z tym modlitwa Eliasza spotkała się z Bożym planem. Zharmonizowała się. Na podobnej zasadzie jak w rodzinie, czy nawet dwie osoby bezsłownie kiedy domyślają się, co należy zrobić w danym momencie. I to jest ta pełna zgodność, używając tego słowa takiego trudnego, harmonizacja. I o taką rzecz chodzi, że nasza modlitwa, gdy spotka się z Bożą akceptacją i jest zgodna z Bożym planem, to ta rzecz się wtedy dzieje. Bóg jest sprawiedliwy, mówimy. To, co On postanawia, to, co czyni, jest sprawiedliwe, jest słuszne, jest poprawne, jest właściwe. Działanie Boże jest takie, aby wszystkich zbawić. Kto w takim razie z ludzi jest sprawiedliwy? Ano ten, który bierze udział w planie Bożym. Eliasz właśnie był takim sprawiedliwym w dziele Bożym. Nie tylko on, wielu innych również było w tym sensie sprawiedliwym. Czy my dzisiaj mamy takich sprawiedliwych? Jeżeli spojrzymy na to, co robili ci sprawiedliwi mężowie, to właściwie oni byli ewangelistami. Po prostu trzeba, dzisiejsze dzieło Boże na ziemi to jest głoszenie Ewangelii. Jeżeli my się poświęcamy głoszeniu Ewangelii, to my jesteśmy jednymi z tych, którzy czynią wolę Boga. Jakiego Boga? Sprawiedliwego. Tak ja to rozumiem, że ta modlitwa sprawiedliwego to jest ten, kto jest zaangażowany na rzecz ludzi, których kocha i pragnie, aby tak samo jak Bóg byli zbawieni. Nie ma tutaj mowy o tym, że był bezgrzeszny. Bo był Eliasz bezgrzeszny? No nie. No nie był bezgrzeszny. Pismo Święte mówi o jego tych słabych stronach, kiedy chciał umrzeć, a Bóg się nad nim litował tylko, bo to nie była właściwa postawa. Ale jednak tutaj jakimś wskazaniem jest to, że jednak Eliasz wypełniał wolę Bożą. I myślę o tej sprawiedliwości tutaj właśnie, że to jest takie przestrzeganie prawa Bożego, tak? Nie wbrew działanie, tak. Na ile mógł, to ku przestrzega. Ku nawróceniu się ludzi. Tak. Ludzie, którzy rzeczywiście, tak jak tu było powiedziane, starają się pełnić wolę Bożą i takich Bóg wysłuchuje. I warto o tym pamiętać. Możemy prosić o wiele rzeczy i Bóg może to zrobić, jeśli naprawdę zależy nam nie na naszym dobru, tak jak Eliasz modlił się nie dla siebie, o swoje sprawy. Bóg go wysłuchał. No i końcówka, dwa ostatnie wersety. To jest podsumowanie całego listu. Prosiłbym też o przeczytanie. Bracia moi, jeśli ktokolwiek z was zejdzie z drogi prawdy, a ktoś go nawróci, niech wie, że ten, który nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, zbawi jego duszę od śmierci i zakryje
liczne grzechy. Dziękuję bardzo. No jest to taki apel do każdego z nas. Bracia, siostry, jeśli ktoś spośród was zboczy od prawdy. W ogóle, że to takie wyrażenie jest, można zboczyć od prawdy. Bo niektórzy sądzą, że jak już raz przyjmie Chrystusa, to już nie może zboczyć ani zaprzeć się. Ale to jest powiedziane, że może zboczyć. No to co? No bo kwestia, prawda jest tutaj opisana jako pewna droga. Mm-hmm. A z drogą to jest tak, że trzeba się jej trzymać, bo łatwo jest zejść z niej. To jest powiedziane, na błędne drogi może wyjść. No, z drogi właściwej na niewłaściwą. Tak. Dlatego, że w życiu jest zawsze wiele skrzyżowań. To nie jest tak, że na drogę, którą wchodzimy, od razu jest ona droga prosta i nawet gdy ma jakiekolwiek zakręty, to ona automatycznie prowadzi do celu. Nie. Ta droga się ciągle krzyżuje z inną błędną drogą i ta umiejętność znalezienia się na tych skrzyżowaniach naszego życia, czy naszego rozumowania, czy naszego studium Słowa Bożego, to jest właśnie sukces. Mhm. I ten werset 20 niech pozostanie z nami. Kto nawróci grzesznika z błędnej drogi, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. To powinno być też motywacją naszego działania, naszego życia, żebyśmy ratowali ludzi od śmierci. No i ja myślę, że też przez takie działania to i nasze grzechy będą zakryte. Bóg na pewno to uzna, jeśli to jest z miłości czynione ku innym ludziom. Niech Pan nam w tym dopomoże. Amen. Amen. Zakończymy nasze studium również modlitwą. Poproszę Maksymiliana. Niebiański Ojcze, dziękujemy Tobie za to, że mogliśmy przestudiować ten fragment listu Jakuba. Ten fragment, który niekiedy jest niewłaściwie interpretowany, ale dziękujemy Ci za to, że mogliśmy poznać jego głębię, że mogliśmy zauważyć, że jest on praktyczny dla nas, że on jest uniwersalny, że i ludzie żyjący w XXI wieku mogą skorzystać z tych rad, które Jakub dał swoim czytelnikom tyle wieków dawniej. Proszę Cię, pobłogosław wszystkich uczestników studium biblijnego i spraw, abyśmy byli gotowi służyć innym, tak jak Ty to przykazałeś. A tę prośbę składam w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Dzisiejsze studium nasze jest zakończone. Zapraszam na kolejne studium Pisma Świętego pod tytułem Wieczna Ewangelia. Zapraszam za tydzień.